dostaliśmy zgłoszenie właśnie od funkcjonariuszy policji, którzy byli tutaj jako pierwsi na miejsce. Dostaliśmy wezwanie, że psy są naprawdę w złych warunkach i że dzieje się źle. Po przyjeździe na miejsce zastaliśmy psa przyczepionego pod naczepą ciągnika, bez wody, bez karmy i tak dalej. Jedynym jego schronieniem była naczepa, która jednak dla nas nie wydaje się wystarczającym miejscem, ponieważ taki pies musi mieć zapewnione odpowiednie warunki do masy ciała, gatunku i tak dalej. Naczepa stojąc na przykład w ciągu dnia może mieć cień, po południu może tego cienia nie mieć, tak? Chodziło nam też o drugiego psa, Kundelka, który po naszych prośbach został przepięty z miejsca na Słoneczniego, który po prostu był w bardzo ciężkim stanie na tamten moment, po prostu nie był bez wody. Pan przepiął tego psa, pani przyniosła mu wtedy wiaderko z wodą, była też nalana miska z wodą w tym miejscu, w którym teraz pies się znajduje. Piesek po prostu był w takim stanie, że nie umiał po prostu tej wody się napić na samym początku. Trącał ją delikatnie pyszczkiem wody i tak dalej, no bo jednak po takim 35-stopniowym upale mogliśmy mieć prawdopodobieństwo wystąpienia udaru u tego psa. Psy po dzisiejszej rekontroli, owszem, teraz mają wszystko zabezpieczone tak jak należy. Czarny duży pies, który był wtedy w tamtym momencie pod naczepą, ma w tej chwili bardzo fajny kojec, ma piękną budę, ma suchą karmę, ma wodę. Drugi piesek w tym momencie jest też w bardzo dobrym stanie, są szczepienia i po dzisiejszym dniu na przykład jesteśmy zadowoleni i mamy nadzieję, że taka sytuacja już tutaj w tym gospodarstwie nie będzie miała miejsca. Ponieważ nie jest to pierwsza sytuacja tutaj, bo dostaliśmy zgłoszenia właśnie od inspektorów z Kędzierzyna, oto z Animal z Kędzierzyn, że tutaj ta sytuacja trwa 2 lata. Po czym dostali Państwo również od tamtych inspektorów budy i tak dalej, dostali czas na poprawę warunków. Warunki się poprawiły w tamtym momencie tylko na chwilę. Czy w takim razie, w takich okolicznościach, skoro to jest sprawa powracająca, będziecie kontrolować dalej, czy jest już planowana jakaś następna wizyta u tych państw? To znaczy teraz jesteśmy w stałym kontakcie z panem wójtem, który na pewno też dokona wszelkich starań, żeby też tutaj po prostu tą sytuację naprawić, żeby cały czas miała miejsce poprawa i tak dalej. Na pewno o to z Kędzierzyn będzie też nas informował, też będą przyjeżdżali na miejsce. Jeśli my będziemy też po prostu gdzieś w pobliżu i będziemy mogli mieć taką możliwość przyjechania tutaj, to jak najbardziej. W tym momencie jesteśmy na takim stopniu z panem właścicielem, że dogadaliśmy się i nie ma żadnego problemu. U państwa Pawlik jest teraz wójt gminy, jest Oto z Animals. Niestety nas wpuścić nie chcieli. Pani, z tego co rozumiem, widziała, w jakich warunkach znajdowały się te zwierzęta, przez które całe to zamieszanie dzisiaj wynikło. Oczywiście, cały czas to widziałam. Myśmy nawet jako rodzina próbowali interweniować gdzieś, no chyba z 3 razy, ale oprócz interwencji tozu Kędzierzyn-Koźle zimą, no niewiele nasze interwencje pomagały. Proszę coś więcej powiedzieć o tych warunkach właśnie, w których te psy były. No pieski były bez but w zimie, bo konkretnie najbardziej to nas zima ostatnio zaskoczyła, bo jak ta zima była ostra, to widzieliśmy, że te pieski są bez jedzenia, puste miski mają, nie miały się gdzie schronić, wiatr, deszcz, mróz. Dla nich to było, dla państwa Pawlik to nie miało znaczenia, psy po prostu cały czas cierpiały. I wtedy interweniował TOZ z Kędzierzyna Koźla. Tak, interweniował TOZ, przywieźli budy, przywieźli karmę. Jakiś czas był spokój, potem budy zniknęły. Nie wiem, co się z nimi stało, bo tam nie obserwuję cały czas. No a karma jak się skończyła, no to miski znowu były puste. Skąd ta interwencja, która odbywa się teraz w takim razie? Nie wiem. Zobaczyłam to na Facebooku, gdzie był opis relacji TOZ-u Racibórz. I z tego opisu zrozumiałam, że ktoś z mieszkańców zrobił zdjęcia i wysłał do TOZ-u Racibórz. Ale tych warunków letnich, które podobno były równie złe albo jeszcze gorsze niż zimowe, już pani na własne oczy nie widziała? Co? To znaczy trudno mi powiedzieć, czy widziałam dokładnie, ze względu na to, że państwo Pawlik wystawili z jednej i z drugiej strony mur. Jeżeli chodziłam na spacery z drugiej strony działki, widziałam te pieski, które tam są, ale nam nie wolno było wejść na tą działkę ze względu na to, że jakżeśmy poprzednio próbowali pieskom dawać jedzenie czy wodę, to państwo Pawlik posądzili nas o to, że chcemy otruć te psy. Więc nie wolno nam tam było wejść, bo każde wejście na tą posesję kończyło się wezwaniem policji.
Panie wójcie, pierwsza interwencja Oto z Animals Racibórz w gminie Cisek odbiła się szerokim echem, m.in. w mediach społecznościowych. Z tego co rozumiem, w postach i w całym tym zamieszaniu, które powstało w internecie, jest sporo nieprawdy. Ja tylko chciałbym się odnieść do tego, co miało miejsce i to mogę powiedzieć. Przedstawiciele gminy Cisek przybyli na miejsce około 12.30. Była tam już Oto z Animals Racibórz i policja. Sytuacja tak naprawdę w tym momencie dla piesków była już prawie stabilna. Na pewno były w zacienionym miejscu i na pewno posiadały wodę. Dlatego mieliśmy podjąć decyzję albo o zabraniu piesków, albo o nadaniu krótkiego okresu naprawczego. W tej sytuacji podjęliśmy decyzję, aby w przeciągu kilku dni dać Państwu możliwość poprawy tej sytuacji. Nie ukrywam, że woda, zacienienie, przewiewne miejsce już były w tym momencie. A po ostatnim tygodniu sytuacja zmieniła się jeszcze na lepsze. My jako Urząd Gminy Cisek zobowiązaliśmy się do kontroli tej sytuacji przez cały ten okres 7 dni. Kontroly, czy jest woda, czy jest karma, czy są w bezpiecznym miejscu. Tak naprawdę zależało nam na szybkiej reakcji. Chodziło o to, aby rozwiązanie tej sytuacji było dobre zarówno dla zwierząt, dla piesków, jak i dla właścicieli. Na miejscu praktycznie pojawiła się od razu buda, karma. Właściciel w tym samym dniu dowiózł koje, który następnego dnia został ustawiony. Kontrolowaliśmy sytuację praktycznie codziennie aż do dnia dzisiejszego i dzisiaj nastąpiła weryfikacja. Jak wypadło? Wszystkie punkty z protokołu, które zostały zapisane na dzień dzisiejszy zostały zweryfikowane pozytywnie. Z tego co rozumiem, zobowiązał się Pan również do dalszego monitorowania sytuacji tutaj. Na pewno będziemy odwiedzać właściciela, odwiedzać te pieski. Zależy nam na ich dobru, chociaż po dzisiejszym dniu jesteśmy przekonani, że na pewno sytuacja będzie dobra. Po interwencji policji i OTOS-u po prostu to co zrobił OTOS, bo zrobili, powinni mnie jako właściciela usunąć to z internetu i przeprosić. Powinni wójta przeprosić, bo na takie różne obszerstwa, chamstwa i tak dalej, co jest w internecie nadawane, to jest nie tak. Nie do końca. Wszystko prawie nie jest prawdą. A to się dzieje tylko za pomocą pomiędzy sąsiedzkie nieżyczliwości. Jest mi 61 lat, a więc od małego taką różna złość jest pomiędzy sąsiedzka. Już za moich ojców i teraz za mnie tak samo.